Było tu lata. Wczoraj wieczorem, można mówić już, wczoraj wieczorem, kiedy wyszliśmy z kaplicy, jakieś zamieszanie wychodziło również z kaplicy. Tutaj mamy kolejne zamieszanie na Max Festiwalu. Idziemy sprawdzić, co się dzieje. Podejdziemy tam trochę bliżej. Albo nie będziemy chodzić, zapytamy od razu. Co tu się dzieje? Czekam na obiad. Czekamy na obiad. Jest godzina 12:30 i czekamy, no już trochę po, i czekamy na obiad. 37. A co będzie dzisiaj na obiad? O, jesteś. Kolega na pewno wie. Bo kolega na pewno wie. Bigos będzie. Idziemy sprawdzić informację, czy to jest Bigos. Właśnie nam odjeżdża, prawda, pojazd, który przywiózł obiad. Tutaj jest organizator tego całego zamieszania, tak, który funduje nam obiad. Co dzisiaj na obiad? Dzisiaj Bigos na obiad, ale miałem propozycję, nie przeszła, żeby dziś wyjątkowo według numerków było wydawane, nie? Ale niestety nie zgodzono się. To jest bardzo dobry pomysł, proszę bardzo. Ja bym czwarty był, to bym się może jeszcze dochrapał. Nie, no myślę, że zostanie, tylko trzeba tylko poczekać. Tak jest. Dobrze, to ja zajmę sobie kolejkę. Bo to niestety dzisiaj nie według numerków. Podejdziemy jeszcze bliżej do kucharzy. I już jesteśmy u źródła wytryskującego Bigosem. Jak się pracuje? Świetnie. I głodni przychodzą? No myślę, że tak, jak przychodzą, to głodni. A, proszę bardzo. To taki logiczny wniosek, ja myślę. Ale tutaj można wchodzić w ogóle? Czy to jest takie miejsce bardziej dla tych, dla, jak to powiedzieć, dla upoważnionych? Tutaj z tej mojej strony? Tak, tu gdzie ja jestem na przykład. No myślę, że akurat brat to może. No, czyli jestem również upoważniony. Tak, to czerwona, to znaczy, że agresywny, tak. Ja słyszałem, że obiad wydają właściwie tylko takim, którzy legitymują się taką smyczą i taką, niezależnie właściwie od koloru, plakietką, ale pomysł... Wywiad przeprowadzam. Tak, ale można nakładać, to wtedy się, uwieczni. Powiedz coś na Dzikim Zachodzie. Czy na Dzikim Zachodzie, przepraszam, czy na Dzikim Zachodzie jest również Bigos? Tak, jak przyjedzie Polak i ugotuje. Ale z bizona. Jak zastrzelę, to jest i bizon. Dawaj, dawaj. Jak zastrzelę. A co to tam tak przyjaźnie parkoce w tamtym, prawda? Przyjaźnie parkoce. To mój koń zdycha. Czyli jutro również Bigos, tylko z konia. Idziemy zapytać teraz, skoro już widzieliśmy kolejkę, widzieliśmy, prawda, wydawanie posiłku, to idziemy zapytać, jak smakuje. Czy ktoś tu już je? O je! To zawsze nasza telewizja wzbudza takie dziwne zamieszanie, że to ludzie tak odwracają się od nas, zajmują się Bigosem, herbatę sobie gotują, a my tutaj... O, zobacz, zobacz, zobacz. Siostra woli fonię czy obraz? Z dwóch stron, no nie. Przyszliśmy zapytać, czy smakuje tylko. Tak, oczywiście. Siostra nie ucieka, bo ma siostra latający widelec. Czy smakuje za tym? Tak, pechota. Tak? Tak.